To co? Dzień dobry, dzisiaj oceniamy książki WoW, jest ze mną Raptor, przywitaj się ładnie. Heja, z tej strony Raptor. Jak widać, będziemy dzisiaj oceniać książki WoW. Oczywiście ja nie czytałam jeszcze wszystkich, Raptor też nie czytał wszystkich, ale czytaliśmy akurat takie tomy, że się nawzajem uzupełniamy, więc może uda nam się wydać jakiś solidny werdykt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jak widać też ranking, mamy tutaj Mroczny Prześladowca jako ocena najwyższej jakości, jako laur klienta 2021. Potem mamy książki dobre, czytalne, mech. No i co tu się od Janie pawliło, czy ja bym mogła wsadzić tam całą kontynuację WoW, czyli cały ark trzeci? Wiesz, w sumie jakby nie patrzeć, tom 14 jest, jak w sumie jedna osoba na zagranicznym YouTube zauważyła, jednym wielkim filerem. No, dlatego jest taki od razu, co to się od Janie pawiło, ale nie uprzedzajmy faktów, zacznijmy od pierwszego. U mnie jest pierwszy Darkstalker Legend. I ja Darkstalkera przerzucam od razu na samą górę, bo czytając tą książkę mogę stwierdzić, że perspektywa Darkstalkera jest spoko. Ma motywację, ma problemy, są rozwiązania. Clearsight ma czasem dziwne myślenie, Photon też. Ale Darkstalker sam sobie trzyma poziom. Choć faktycznie ten tom polegał na tym, że gdyby oni usiedli i porozmawiali, rozwiązaliby te wszystkie problemy bez przemocy. No ale kto lubi rozmawiać w książkach? No, znalazłyby się jakieś przykłady. No słonko lubi rozmawiać, ale słonko też ten... Co, masz jakąś opinię o Darkstalkerze? Wiesz, ogólnie nie bez powodu jest on uważany za najlepszą odsłonę. Można powiedzieć, po prostu w tym przypadku Tui miał swój konkretny plan, jak napisać tą książkę, nie żeby innych nie, na inne nie miała plany, ale bardziej mi chodzi o to, że widać, że tu jest od początku do końca przemyślana historia, a jako, że nie jest rozłożona na kilka książek, to nie ma co się dziwić, że w porównaniu z tym, co mamy w głównej serii, ta nadal wypada najlepiej. Nawet Dragon Slayer tak dobrze już nie wypadł, ale to z innego powodu. Dragon Slayer jest książką numer 2 w naszej ocenie. Mogłam dodać jeszcze tej kategorii nie czytałam, więc dam takie mech na razie, bo nie czytałam Dragon Slayera, więc ty może powiesz nam więcej. Ja bym powiedziała, co to się od Janie pawliło, zważając na, uwaga, spoiler, powrót Skaja, czyli brata groźby, ale to jest rzecz, o której się przynajmniej nie wspomina, bo lecą flugi i to ostre. Tak, dlatego Skaj jest przy Shiro, trzeba mówić, że to jest ten smok, którego imienia nie wolno wymawiać. Dokładnie. A jak byś ocenił to? Ogólnie zacznijmy od tego, sam Dragon Slayer nie opowiada bezpośrednio o smokach, tylko jak w sumie na okładce widać o grupce dzieciaków. To są dzieciaki? I Skaju. Tak, no, dzieciaki, nastolatki powiedzmy, gdzieś tak mniej więcej. Ja myślę, że to są dorośli. Ale w sumie lepiej sprawdzę. Wiesz, bo jest też tak, że w trakcie też trochę, przynajmniej jedna bohaterka jest starsza, razem oczywiście ze Skajem. Ogólnie z tego, co pamiętam jeszcze, jest to, że jeden z bohaterów ich, o, to jest trochę spoiler, i ich ojcem jest właśnie tytuł Dragon Slayer, który później się w sumie tak swoją drogą stał się Januszem, takim typowym. Ale to akurat poznajemy jeszcze na początku książki. Więc nie wiem, raczej to jest spoiler, ale to już na samym początku jest. Pamiętaj, pierwsze 100 stron to nie spoiler. No to można powiedzieć, że to nie był spoiler w takim razie. Ogólnie bohaterami jest Eevee, Leaf i Wren, z czego Leaf i Eevee są właśnie, przynajmniej jedno z tych dwóch jest powiązane właśnie z Dragon Slayerem, tym, który ubił Oazę. No, tak naprawdę to ubicie polegało na tym, że jeśli dobrze pamiętam, chyba Oaza przypadkiem się nadziała na włócznie. Przypadkiem? Tak. Coś ci to przypomina? Cała ta książka jest stworzona przypadkiem. Znaczy przypadkiem, no on się po prostu miał szczęście przy zamachu i tyle. On nie zrobił nic tak naprawdę konkretnego od... Zabił królową i jej... I rozpoczął 20-letnią wojnę. Tak, ale dla ludzi był wielki, sławny i bogaty się stał. Jakaś jeszcze opinia? A jakbym ją ocenił? No.
Jako, że jestem w połowie, ale już mogę jakoś ocenić ją konkretnie. Nie jest to aż tak zła książka. Jednakże jako, że skupiamy się tu już przede wszystkim na ludziach, to okej, zaleta, możemy poznać perspektywę ludzi. Problem mam taki, bo może jestem w połowie, to znam zakończenie. Problem jest z zakończeniem taki, że on może dawać mniej więcej perspektywę na to, co może być w czwartym arku. Mhm. Bez spoilerów mogę powiedzieć, że teoretycznie ludzie mogą zacząć stawać się sami z siebie powoli zagrożeniem dla smoków, większym niż do tej pory. Czyli mówisz, że jak będzie czwarty ark, to głównym antagonistom nie będzie roślinka, nie będzie smok sprzed 2000 lat, tylko sami ludzie znowu się staną zagrożeniem dla smoków. Tak, a tak dokładnie tak zwane niezniszczalne miasta. Mm. Czyli projekt, który specjalnych takich miast, które sobie wyobrażam tego jako takie wielkie kamienne kopce, które przy użyciu artylerii, jeśli dobrze pamiętam, w postaci chyba trebuszy czy katapult, mają sobie zapewnić bezpieczeństwo przed smokami. Czyli coś jak była kusza krasnoludzka z czarnymi strzałami albo skorpion w grze o tron na smoki. To tak. Po prostu smoki zdejmować z powietrza. Tak. Ogólnie właśnie sama nazwa niezniszczalnych miast jest przede wszystkim od tego, że pierwsze takie miasto się sprawdziło i ten, który nim włada, planuje zbudować sieć takich miast na całej Pyrii. Mhm. Czyli dla ciebie ta książka byłaby czytelna czy dobra? Według mnie czytelna. Czytelna. Nie zaliczyłbym jej do mech czy dobre, ale czytelna tak. No to jako, ogólnie, że to tak jest wspólna trzeba opinia, się... to dajmy, że jest czytelna. Tak. Choć jeszcze nie czytałam. Tak czy inaczej, jak ktoś się spodziewa tu dużo smoków, to no przykro mi. No niestety. Ale hej, słonko wróci w tej książce, ale to wiadomo dlaczego. Dobra, to teraz mamy Tom Glory. I Deathbringer. A, Deathbringer. No. Serio, Deathbringer też? Tak, tylko że on... tak, tylko że on tutaj przez ludzi został, raczej przez Wren, czyli ta, co jest zaprzyjaźniona ze Skyem, nazywa się Murder Basket. Cóż, powiedzmy, że pasuje. Dobra, no to teraz Tom Glory to bez mówienia jest dobry. Tom Glory jest moim ulubionym tomem. Ale pytanie, bo tu jest Tom Glory i komiks Glory. Do komiksów przejdziemy potem, okej? Dobra. Tom Glory jest dobry. Tak, to dla mnie to jest mój ulubiony tom z pierwszej sagi, nazwijmy to. Głównie dlatego, że lubię samą Glorię. Jakby nie patrzeć, to jest też najpopularniejsza z piątki smoków pierwszych. Znaczy, mogę powiedzieć tak, że dużo ludzi się czepia Glorii, bo niby jest Mary Sue. Choć ja bym nie powiedziała do końca, że jest Mary Sue. Raczej wszystko to, co zdobyła, raczej zawdzięcza sobie i pracowitości. Oczywiście jest tam dużo wątków poprowadzonych przez Tui, które miały pójść po myśli Glory, ale to już wina na autorki, a nie wina samej postaci. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, dlatego u mnie Gloria właśnie jest na dobre. Na dobrym, choć myślę, czy by nie dać tego na kategorię Mroczny Prześladowca, zważając na jakość kolejnych tomów. Jeśli chodzi o Mary Sue, to jeśli ktoś mówi, że Gloria jest Mary Sue, to niech najpierw spojrzą na Rey z ostatniej trylogii Gwiezdnych Wojen. To jest dopiero Mary Sue. No niestety, ale ta postać, wiem, że nie na temat, ale niestety ta postać w tych filmach, ona ma takiego plot armora jeszcze dodatkowo. Osobiście wolałabym, żeby ona zginęła, taki spoiler, niż żeby to był Ben. Tak. Ben mógł przeżyć, ona nie. Tak, mógłby tak być, no ale nie, po co? Przynajmniej po co? By to miało więcej sensu, a nie Rey Skywalker. O Boże. Dobra, lecimy do tomu Gwiezdnego Lotnika. A, zaraz, nie ustaliliśmy, gdzie w końcu ląduje Tom Glory. Ja jestem za Mroczny Prześladowca. Za najwyższą kategorią, a ty? No dobra. Też się zgadzasz? Też tak uważam. Okay. Tak. Dobra, teraz mamy tom Gwiezdnego Lotnika. Ja bym dała to się od Janie Pawliło, bo to był tak nudny tom. O mój Boże, nie wiem, czy istnieje nudniejszy. Choć zakończenie Najjaśniejszej Nocy też mnie kusi na rangę Co tu się od Janie Pawliło, więc może dam na razie Lotnika na mech. Jaka jest twoja opinia? Powiem tak.
za pierwszym razem jak czytałem, a jako że wszystkie książki czytałem jedna po drugiej, jeszcze mi nie przeszkadzało jego podejście, dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że na tle pozostałych tomów Gwiezdny Lotnik jest strasznie nudną postacią, nic on w sumie konkretnego nie robi. Bardzo dużo nawet rzeczy więcej robi w swoim tomie. Nie znaczy, może... W tomie Lotnika bardzo dużo rzeczy się dzieje bez udziału samego Lotnika. On jest tak jakby wrzucony w wir wydarzeń i nim tak kręci. Siedzi w tym wirze, kręci nim i niby obserwujemy to, jak się kręci, a tak naprawdę nic nie robi. Tak. Można powiedzieć, że podobny problem jest w tomie Żółwia, ale tam jest jednak dość spora różnica. Znaczy... Sam Żółw jest też ciekawszy niż Lotnik. No. Czyli co, mech, czy co to się od Janie Pawliło? Tak. Mech. Nie, to będzie mech po prostu. Bo jeszcze trzyma jakąś logikę, nie? Tak, jeszcze trzyma, no ale szczerze już nawet profetka byłaby lepszą postacią. No w sumie byłaby lepsza, zważając na jej skizowe wizje. Tak, bo szczerze ona nawet więcej zrobiła niż on sam. On się tylko dał poparzyć. Okej, to teraz mamy komiks Tsunami. Jako, że Tom Tsunami nie był moim ulubionym, to dam go na taki mech. W drugiej części się już przyzwyczaiłam do kreski komiksu, ale o mój Boże, te smoki siedzące na tronie, to aż mam ochotę dać na co to się ode mnie pamiło. Nawet już nie patrząc na historię. Nie, to akurat tu nie ma nic innego do gadania. Kategoria, co się tam od Janie Pawła, tak. Te smoki siedzące na tronach to jest jakiś ekspresjonizm abstrakcyjny. Tak, dokładnie. Więc bez większego marudzenia dajemy na co to się od Janie Pawliło. Teraz tak. To komiks Gwiezdnego Lotnika. Gwiezdny Lotnik, choć jego komiks się podobał nawet. No. Choć swoją drogą, przepraszam, że przerywam, chyba część komiksów właśnie trafi do tej kategorii ostatniej, co się tam od Janie Pawliło. Tą Gwiezdnego Lotnika nawet dałabym do czytelne, dlatego, że w tym komiksie jest bardziej pokazane, że jakby Gwiezdnik Lotnik coś robił, a nie tylko był w wirze zdarzeń, no i mamy bardzo piękne kadry pokazujące, jak się smoczyca królowa wyłazi z lawy, więc to jest taki tak, taki plusik. No i oczywiście mamy smoka, który gotuje wodę na lawie. Więc ja bym to dała do czytelne. Tak, to było dosyć zabawne. Więc ja bym dała to do czytelne, nie wiem jak ty. Wiesz, akurat to było zabawne z tym gankiem. Ale hej, jakby nie patrzeć, nie musisz marnować własnego ognia. Jakby ten ogień był marnowany. Tak. W sumie to jest zabawne, że komiks pod tym względem jednak przebija książkę, więc tak. To możemy dać do kategorii czytelne. Okej. To jest trochę, no, smutne zarazem. Książka mech, ale komiks już lepiej wypada. Znaczy wiesz, bo jak masz niektóre rzeczy zobrazowane, to ci niektóre sceny lepiej wypadają jednak. To już prawda. Okej. No zwłaszcza, że w komiksie możesz to pokazać. W książce trzeba to opisać, to jest trudne. No. To teraz mamy ulubiony tom Marty, czyli tom drugi, Zaginiona Sukcesorka. Ja bym... Nie żeby co, też go lubię. No ja niestety za nim nie przypadam, ja bym dała do kategorii, co tu się od Janie Pawliło, bo ta zagadka, to, że się kuźwa nikt nie zorientował i to, że orkę mamy tak naprawdę podaną w jednej scenie i powiedziane dosłownie, że to ona to zrobiła, że w ogóle nie widzieliśmy, że taka postać istnieje, że taka magia istnieje, takie, że są nam rzucone i macie. Proszę bardzo. Takie... Co to się od Janie Pawliło? Ale słucham twojej obrony do tego tomu, może przeskoczy. No, szczerze, tak. No, to jest prawda, bo nagle nam się pojawia postać, której nie znamy, orka, o której wiemy praktycznie nic i dopiero później się dowiadujemy, że to wszystko było z jej winy. A tak naprawdę, jak ja to czytałem, to ja myślałem, że ten nasz kochany, jak on miał tam wir? Tak, wir. Że to on odpowiada za te znikanie księżniczek, czy coś. Ale nie. Albo któryś z rodzeństwa królowej Korali. Nie. Rekin też był w mojej strefie. Magiczny posąg. Nie, no ale magiczny posąg, bo czemu by nie? Gdyby chociaż o tej orce było więcej napisane w tej książce, albo nawet, nie wiem, byłaby
No bo pamiętajmy, tsunami była to, że ona czytała te zwoje i czytała te, o, ta najbardziej co jej się podobała o tej zaginionej księżniczce, co no. było w sumie o niej. No. Ale w sumie mogła, że wyczytać, że był jakiś, o, że trafił się jakiś zwój, w którym była ogólnie rodzina królewska i że była tam jakaś orka. I że była przykładowo animusem, albo że coś o animusach by mogli czytać, że coś takiego istnieje, a nie lotnik przychodzi omnibus wiedzy wszechpotężnej i wykłada nam wszystko kawa na ławę. Choć jedno jest no dobre, tak. W tym tomie... On ma zmemoryzowaną no. Wikipedię. Tak, tak. Dokładnie. Ale jedno w tym tomie jest dobre. Tsunami ma character development i jak faktycznie na początku była dresiarą, to na końcu jest milszą dresiarą. Tak, a potem ewoluowała w tą dyrektorkę, znaczy, najpierw... by później zmienić... No? Znaczy, potem ewoluowała w tego, w gwardzistę, znaczy generała, potem w dyrektorkę, a potem w poszukiwacza przygód. Tak. Nadal mnie boli tom 14, gdzie jest ona i braciszek, ale braciszek w sumie nic nie mówi. No szkoda. Nie, on coś tam robi, ale nic takiego znaczącego dla fabuły. Ot, jest po prostu. Niestety. Robi za tło. To co to się od niej pawliło, czy jednak mech za character development? Mech. Mech, według mówisz? Mnie nie było jeszcze aż tak źle. Przynajmniej tym mogliśmy sobie lepiej wyobrazić te smoki na tronach. Okej, teraz mamy mój ulubiony tom, znaczy kolejny ulubiony tom, czyli Przebudzenie Pełni. Ja go od razu daję na dobre, bo to jest jeden z lepiej przemyślanych tomów. Sama zagadka była bardzo dobrze przemyślana oraz jaką rolę pełniła tam Moonwatcher, było po prostu perfekcyjnym zagraniem Tui i tego mojego zdania chyba nikt nie zmieni. Co ty sądzisz o takim wysokim miejscu dla tego tomu? Wiesz, dla mnie się najbardziej podobał właśnie ten tom, przede wszystkim ze względu na oczywiście charakter development Moon, zresztą pełni zależy jak to woli, ale też z tego powodu ogólnie najbardziej spowoduje jej umiejętność czytania w myślach tego, jak to było przedstawione. Zwłaszcza, że no nie mogła tego za bardzo kontrolować, nawet jak chciała. Tak, i to było u niej akurat bardzo dobrze pokazane. A zagadka, no szczerze w trakcie czytania zastanawiałem się, kto mógł to zrobić. Szczerze myślałem nawet, że to była Sopella. Dla mnie to jest dalej Sopla, więc... Sopella. To brzmi tak albo dziwnie. Miałem też w kręgu podejrzanych tego płomienia. No w sumie on zawsze był taki... dziwny. No. Tak, no zwłaszcza, że potem co próbował zrobić, tylko nie wiem, to jeszcze w tym tomie? Chyba tak, jeszcze chyba w tym tomie to było, że próbował zabić Wyrwigłaza. No, chyba coś takiego chciał zrobić. Tak, bo on chciał, bo nie wiem właśnie od kogo się dowiedział, czy od Słonko, czy od kogoś, że Wyrwigłaz jest animusem i myślał, że ten mu pysk naprawi. No i nie naprawił. Okej. To... Ale nie jestem tu stuprocentowo pewny, czy w tym tomie, czy w którymś innym. Ale jako, że tu siedzimy głównie w akademii, to prawdopodobnie musiał to być ten. Czy może powiedzmy, dlaczego nie damy tomu na Mroczny Prześladowca? Można powiedzieć dlatego, że były momenty przewidywalne i momenty po prostu głupie, jeżeli chodzi o Moon, bo ona nagle z bardzo nieśmiałej smoczycy staje się śmiała i od razu ma takie, o mój Boże, mam przyjaciół, nie mogę ich zawieść. I o ile miała te swoje schizowe momenty, to jednak... To było po prostu trochę przyspieszone. Tak, przyspieszone i to bardzo. Zwłaszcza jak potem mamy w kolejnych tomach to, że tak naprawdę to, co ona zrobiła i to, co ona kim jest, w ogóle nie ma wpływu na dalsze przygody jej przyjaciół. Stała się jak łupek postacią zepchniętą na plan siódmy. Tak, dlatego właśnie mnie to boli i wolałbym, żeby w sumie cały drugi ark był oparty tylko i wyłącznie o pełnię. A nie o dzieci z traumą. Tak. Dobra, to teraz... Wiesz, znaczy mogło być o pełni i z wstawkami innych postaci, no ale Tui wybrała taki sposób pisania i no to trochę się teraz komplikuje. Przy trzecim arku, tak, przy trzecim arku to jest najbardziej widoczne już.